Już od 7 lat Gimnazjum Samorządowe nr 2 organizuje konkurs zatytułowany Ocalić od zapomnienia. Od 2 lat konkurs odbywa się według nowej formuły. Nie jest to już test sprawdzający wiedzę. Teraz oceniany jest pomysł na prezentację konkursowych zagadnień. Wcześniej był to konkurs bardziej wiedzowy. Teraz uczniowie przygotowują prezentacje, plakaty i po prostu prezentują wybraną przez siebie postać Sybiraka lub Kresowiaka. Uczestnicy konkursu oceniani są w 2 kategoriach wiekowych. Pomysłów na zaprezentowanie tematu było wiele. Od scenek czy bajek przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych po prezentacje multimedialne gimnazjalistów. W tej edycji mamy w sumie 30 uczestników, czyli 5 szkół podstawowych i 5 gimnazjów, 4 szkoły podstawowe z Bolesławca i 1 szkoła podstawowa z Trzebienia, a gimnazja są wszystkie z Bolesławca. To konkurs, w którym prezentacje oceniają sami uczniowie. Uczniów szkół podstawowych oceniają gimnazjaliści. Potem role się odwracają.